Zenek Martyniuk już nieraz musiał tłumaczyć się z wybryków swojego jedynego syna, Daniela. Wokalista wraz z żoną mieli jednak nadzieję, że wraz z upływem czasu ich potomek uspokoi się i ustatkuje. Ostatni czas sprawił, że rodzinie Martyniuków przybyło kolejnych zmartwień. Zenek Martyniuk boi się o przyszłość swojego syna, gwiazdor ma już dość. Daniel Martyniuk już nie jeden raz pojawiał się na medialnym świeczniku w związku ze swoimi kolejnymi wybrykami i problemami z prawem. Mężczyzna jest jedynym dzieckiem Zenka i Danuty Martyniuków, a rodzice bardzo go kochają. To sprawiło, że przez długi czas żyli nadzieją, że chłopak w końcu ustatkuje się i spoważnieje. Niedawne wydarzenia sprawiły jednak, że ich wiara w syna została po raz kolejny bardzo zachwiana. Młody Martyniuk po raz kolejny trafił do aresztu, tym razem za złamanie nałożonej na niego z góry kwarantanny w związku z zagrożeniem epidemicznym. Dodatkowo mężczyzna za nieprzestrzeganie nakazu pozostania w domu został obciążony karą grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Zenek Martyniuk traci wiarę w to, że jego syn kiedykolwiek się ustatkuje. Tego było już za wiele na skołatane nerwy króla Disco Polo i jego żony. Kiedy dwa tygodnie temu Daniel Martyniuk opuścił areszt, cała rodzina przeniosła się do swojego drugiego domu w Białowieży, by uspokoić sytuację i odetchnąć. Daniel na razie trzyma się rodziców. Przebywa z nimi w drugim domu w Białowieży. Tam mają więcej spokoju i okoliczności przyrody też mają łagodny wpływ na zszargane ostatnimi czasy nerwy całej rodziny, miał zdradzić przyjaciel rodziny Martyniuków w rozmowie z Super Expressem. Rodzice są załamani zachowaniem mężczyzny. Nie wierzą w jego kolejne postanowienie poprawy, choć na razie Daniel Martyniuk wydaje się posłuszny i przygaszony, już nieraz nadużył ich zaufania. Według informatora Super Expressu król Disco Polo intensywnie namawia syna na terapię, która miałaby pomóc mu w walce z uzależnieniem i spowodować, że w końcu ustatkuje się w życiu. Zenek i Danusia bardzo by chcieli, żeby Daniel dobrowolnie poszedł na terapię, ale on raz się zgadza, a raz nie. Odpuszczają, jak widzą poprawę. Ale potem on wywija numer, a oni wyciągają go z tarapatów. Teraz przez pandemię koronawirusa jest gorzej, bo każdy zastanawia się, czy pobyt w ośrodku nawet dla uzależnionych jest bezpieczny. Tłumaczą mu, jak bardzo sam niszczy własne życie. Martwią się, że jak odreaguje areszt, to dawne nawyki powrócą. Momentami wątpią w swe siły, ale walczą o niego za wszelką cenę. Bo to ich jedyne dziecko, wyjawił rozmówca Super Expressu. Źródło: Super Express, następny artykuł.